W dzisiejszym odcinku chciałbym się cofnąć do bardzo odległych czasów, do lat 70. Domyślam się, że większość z Was nie ma prawa pamiętać tamtego okresu, w którym na światowych boiskach szalał Johan Cruyff. Holender bez wątpienia wyprzedził swoją epokę o lata świetlne. W 1978 roku wybierał się na Mistrzostwa Świata do Argentyny, jednak jedno wydarzenie całkowicie zmieniło jego zdanie w tej kwestii. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, jak Johan Cruyff mógł zostać zamordowany. Zapraszam do oglądania. Holender był prawdziwą legendą nie tylko reprezentacji Holandii, ale także FC Barcelony. To z nią najpierw jako piłkarz, a potem jako trener święcił największe triumfy. Na Mistrzostwach Świata w 1974 roku razem z Holandią sięgnął po drugie miejsce, przegrywając jedynie z rewelacyjną wtedy Republiką Federalną Niemiec. Później przyszły nieudane Mistrzostwa Europy, na których Holandia nie doszła do finału, a to było jej celem. Cruyff poważnie zastanawiał się, czy wziąć udział w Mistrzostwach Świata, które w 1978 roku były rozgrywane na argentyńskich boiskach. Początkowo po wspomnianym Euro 1976 Cruyff nie chciał więcej grać dla reprezentacji i na poważnie brał rezygnację z gry dla narodowych barw. Sytuacja ta się zmieniła, gdy Holendrzy rok przed Mistrzostwami Świata zaczęli osiągać bardzo dobre wyniki w bardzo dobrym stylu. Johan zmienił zdanie i postanowił dołączyć do swoich rodaków. Niestety we wrześniu 1977 roku doszło do wydarzenia, które ostatecznie spowodowało absencję Holendra na mistrzostwach rozgrywanych w Ameryce Południowej. Wieczór 17 września Johan spędzał wraz ze swoją rodziną w swoim apartamencie w Barcelonie. Piłkarz oglądał mecz koszykówki, w trakcie którego pojawili się nieproszeni goście. Zadzwonili oni do drzwi, Johan niczego nieświadomy otworzył je. Po chwili zauważył lufę pistoletu, która została przyłożona do jego głowy. Zdezorientowany Cruyff zaczął wypytywać agresorów, czego chcą, ten jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi. U jego boku była wtedy jego kobieta Denny. W momencie, gdy złodzieje zaczęli przywiązywać piłkarza do jednego z mebli, Denny uciekła z mieszkania i wezwała pomoc. Sam Johan zerwał się, aby obezwładnić i zabrać pistolet jednemu z agresorów. Całe szczęście rabusie zostali zatrzymani i nikomu nie wydarzyła się krzywda. Wydarzenie to mocno wpłynęło na życie Holendra oraz jego rodziny. Przez kolejne kilka miesięcy Johan i jego najbliżsi żyli pod ochroną policji. Nie ustępowała ich ani na krok. Cruyff opowiedział o tym, jak to wszystko wyglądało. Policjanci każdej nocy spali w naszym salonie. Atmosfera wydawała się nie do zniesienia. Stres był tak silny, że nie mogłem go już wytrzymać. Nie wolno mi było nawet podzielić się z kimś tym przeżyciem. Cruyff w takiej sytuacji nie mógł zostawić swojej rodziny, dlatego definitywnie odmówił gry na Mistrzostwach Świata w 1978 roku. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.